Irena Awieruszko-Ptaszkiewicz. Jest jedyną w Polsce instruktorką Zumba Fitness z niepełnosprawnością wynikającą z rzadkiej choroby genetycznej kości i stawów, która przyczyniła się do wielu deformacji kostnych i ciężkich zmian zwyrodnieniowych w jej ciele. Lekarze nie wiedzieli, jak jej pomóc, eksperymentowali w niezbyt udany sposób, czasem pogarszając sytuację. Miała czekać, aż będzie gorzej, groził jej wózek inwalidzki. Ona natomiast od 10 lat jest licencjonowaną instruktorką Zumba Fitness, robi to, co dla niej było niemożliwe. Irena Awieruszko-Ptaszkiewicz. Powitajcie wielkimi brawami naszą pierwszą bezkitką Karolskę. Dzień dobry. Nie wiedziałam, że ode mnie zaczniemy. Proszę bardzo. Jak zareagowałaś, możemy sobie mówić na ty? Tak, tak, super. Jak zareagowałaś na to, że właśnie Ania do ciebie napisała i będzie chciała z tobą przeprowadzić wywiad? To było niesamowite, wzruszające. Ania zawsze wspiera te moje akcje, także po prostu no, ucieszyłam się bardzo, no i tyle. Inspirujesz osoby niepełnosprawne, żeby również ruszyły, czy to na Zumbę, czy to w innym kierunku, jeżeli chodzi właśnie o taką aktywność. Tak, prowadzę też takie zumby, takie łagodniejsze, Zumbę Gold na przykład, to jest taka specjalnie opracowana pod względem fizjoterapeutycznym, żeby była bezpieczna dla osób z problemami zdrowotnymi. Takie zajęcia też prowadzę. Prowadzę zajęcia z amazonkami na przykład, je też staram się właśnie zachęcić do ruchu zdrowego. Bardzo wiele dziewczyny zyskują po prostu też tej energii i takiej radości, tylko że ja wychodzę poza też środowisko osób niepełnosprawnych, po prostu staram się inspirować wszystkich. Staram się działać na rzecz wszystkich ludzi po prostu, bo każdy powinien się ruszyć, każdy powinien po prostu zadbać o siebie, żyć z pasją, niezależnie od tego, czy jest zdrowym, czy chorym człowiekiem, czy ma niepełnosprawność, czy nie. Fajna, inspirująca historia. Czy możemy cię również obserwować w mediach społecznościowych? Jesteś dostępna? Tak, no mam konto na Instagramie, chociaż tego się jeszcze dopiero uczę, ale na Facebooku na przykład jako Zumba daje nadzieję Irena Awieruszko-Ptaszkiewicz albo Irena Awieruszko-Ptaszkiewicz Art. Tam można obserwować przede wszystkim też moje akcje charytatywne, bo ja owszem prowadzę zajęcia, ale przede wszystkim spełniam się w pomaganiu poprzez Zumbę, bo odkryłam, że Zumba nie tylko ratuje mnie jako człowieka, że dała mi nadzieję, że ja też coś mogę zrobić ze swoim życiem, ale mogę przez Zumbę, przez prowadzenie akcji takich charytatywnych, zumbowych, pomagać tym, którym jest jeszcze gorzej w życiu, czyli po prostu organizować takie akcje, w których zbieram pieniądze na leczenie, na rehabilitację osób właśnie z chorobami rzadkimi, no i innych. Ogromne serce masz, super. W takim razie jeszcze raz wielkie brawa dla Ireny.